Jedne mają radę siedzieć we szynku, kaj jest zawdy mocka ludzi i kaj, to już jest pewnikiem regla, jest kupa larma, głośny głos prowek przy zajdlu piwa. Ale przed połedniem jest sekutemu we lato, ojgin miał rot zicnąć pod paryzolem u breka, ale nie ino. I z letka szluka zimny bir, a myślonek i weźrok mogli frajnie blędzić belekaj. Na ze tego piwnego ogródka przy breku fajniście widać cztery eki na obkoł. Ojginowy ojciec łobawił się sam na krojce ze rozum sukienników. To była sobota 17 marca 1945 roku. Gdy dwa miesiące po tym, jak ruskie i polskie wojsko wyzwolili Chorzów, o szkliwce godałem, co to była nowa niewola, ale tym za tym wyzwoleniem to było można tak. Kiedy ojgin jeszcze był bajtlim szpikolem, za tymi młodzioki cięgim się sam fajrowało 27 stycznia na całko rocznica wyzwolenia Chorzowa. Ale już hned od 20 lat godo się ino, co to był ino szluz okupacji niemieckiej. Bali sam tejszy historyce, profesor Jan Drabina, we swojej książce Historia Chorzowa od 1868 do 1945 roku napisał, co nie uzdął napisać wyzwolenia miasta, bo dziś wiemy, że to był okres niemieckiej niewoli, ale i początek nowego zniewolenia. Można to i prawda, niech się o to tropi IPN, miast sznupania po tych esbeckich taśkach i atendeklach. Nie plac sam na to, co by się wadziło to, ale ojgin pamiętał jeszcze z jego więzienia swojej starki Klary, mamulki, taturka Georga, Jerzego już po wojnie i że ten dzień to naisto był dla nich festelnie ważny i wercity. To wszystko działo się 27 stycznia 1945 roku za trzy dnioski, kiedy wyzwolili Chorzów do kupy ze Katowicoma, Bytoniem, Mikołowym, Siemianowicoma. Oswobodzili też i ten najsrokszy koncentracjons lager Auschwitz-Birkenau, teraz po naszemu Oświęcim Brzezinka. Do Egena to ci jest festelnie ważne, tam jego tatulek siedział aż 2,5 roku. To już jest ale blagniejsza geschichta. W tym styczniu było to wyzwolenie, nad co się dzisiaj godo, nałącząc to było prawdą, naisto wyzwolenie. Po tylu latach nąkaniu i gańby ujrzeć polsko fana na tym królewskim magistracie albo gliganie dzwona Zygmunta na Wawelu, było dyćci to dla wszystkich przeżyciem niezapomnianym. Mocka już roztomajte mądroki napisali o tej styczniowej obędziwie ruskich wojoków do kupy ze polskimi z tego pierwszego frontu ukraińskiego marszala Iwana Koniewa, którzy nie dali szansy armii niemieckiej ze grupy armii Mitte i jej 48. Korpusowi Pancernemu. Ale czasem dopowiedzieć, że tamtejsze śląskie arbeitery mieli też czynczo srogie zasługi, kiedy nie dozwolili na zbóle nie sam tukej werków i grubów. Tak było i we Hucie Kościuszko, i we jej Sztalwerku i Walzwerkach, na grubach Chorzów i Barbara, a po części we Konstalu. Bo przecież Niemcy rychtowali się i do zbulenia werków, i do Rojmungu, ewakuacji miejscowej ludności w Romach, takich srogachni akcji Rajmungplan i Leimungplan. Kiedy to plany zakładali po niemiecku akuratne zahaltowanie i popsowanie wszystkich werków w mieście. I wtedy też, i to nie ino sam na Śląsku, ale we całkiej Polsce bez mała z dnia na dzień wozebrzyli wszystko, uniwersytety, tydzień skorzy całki Kraków był już przecież oswobodzony, polskie szkoły, ukazała się możliwość kształcenia dziecek i młodzioków, przyszła i zmiana graniców, coś i tego żadne pokolenie Polaków nie doświadczyło do teroska. Przecież to w tym, co napoczło się najsrokszy od upadku Cesarstwa Rzymskiego wandrowanie ludów. Na pokolenie Eugenowego ojca i pora lodniskoży na jego pokolenie ślecieli procne lata stalinizmu, represje, ale a i lata odbudowy kraju. W tym co też była jeszcze drugosrogo repatriacja, kiedy netki pół miliona ludzi wróciło się do chudobnego, styranego i zdziadowanego, ale swojego kraju. Jakie szczysne byli ludzie ze pokolenia nie ino Eugenowego tatulka.
przez Aftynsos nie było familii, kiedy nie miałaby jakiegoś swoka, pociotka albo innego familianta wracającego ze wschodu albo ze zachodu. Tak było w Szandy, tak też było i sam we Chorzowie. A Eginowi wspomnieli się sam te roski szychowne sztrowki Józefa Knosali, pisał po niemiecku, a przetłumaczył je Eginowy kamrat Peter Szczepanek. Nocą, gdy niebo zapłonie czerwonym żarem, gdy ogniste iskry tryskają z wysokiego pieca, gdy brzmią uderzenia młotu, muzyka pracy, która jest taka piękna. Jak bogata twa ziemia, węgiel i kruszce, jest serce twego narodu wierny tobie. Czuję uderzenia pulsu, kiedy koła się kręcą, mimo sadzy i dymu, jest dla mnie taka piękna. No ale takie ci to obrozki nie poradzili się doczkać Ślązoki weste w ostatnie 5 wojennych lat.